Odliczamy dni do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i już w najbliższą niedzielę na ulicę Opola wyjdzie 300 wolontariuszy. To ogromna grupa ludzi, bo i samo przedsięwzięcie jest ogromne. Zatem tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury w Sztabie Opolskim w OŚP trwają intensywne przygotowania. Za moimi plecami, jak widać, puszki, te puszki codziennie są odbierane przez osoby, które będą kwestować. Puszki są duże, mamy także puszki małe. Te duże będzie można spotkać na dużych wydarzeniach, natomiast te mniejsze to są właśnie puszki przeznaczone dla wolontariuszy, których spotkamy przechadzających się po ulicach i którzy będą zbierać pieniądze właśnie dla WOŚP-u. Kiedy przychodzą tutaj wolontariusze, odbierają puszki, ale także takie oto pakiety, w tych pakietach między innymi plakaty, ale także płyny do dezynfekcji czy też maseczki oraz słynne już serduszka. Kiedy wrzucamy do puszki, to oczywiście takie serduszko otrzymujemy i możemy sobie je przykleić. Oczywiście, no jak WOŚP, no to też identyfikatory, tak, ponieważ wszystkie osoby, które kwestują na ulicach, muszą być z daleka rozpoznawane, muszą mieć potwierdzenie, że rzeczywiście zbierają pieniądze dla sztabu WOŚP. Ale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko kwestowanie, to także licytacje. Te licytacje już się rozpoczęły, już trwają. Jeżeli chodzi o Opole, to na tę chwilę na licytację przekazano 149 przedmiotów, ale to nie wszystko, ponieważ one cały czas tutaj napływają. Warto wejść na Allegro i zobaczyć te przedmioty, które są wystawione na licytację, włączyć się w te licytacje, a możemy kupić m.in. romantyczny wieczór na Zamku Górnym, zaproszenie na koncerty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, słynną opolską Karolinkę, voucher, dzięki któremu spędzimy urodziny w Muzeum Polskiej Piosenki. Możemy także wylicytować gitarę, oryginalną gitarę, która składa się z części motoryzacyjnych i co najważniejsze, ta gitara gra, ale także swoje przedmioty przekazały kluby sportowe, są to koszulki, ale także na przykład obiad z wybranym piłkarzem Odry Opole. Oprócz tego także coś dla miłośników czytelnictwa, czyli na przykład książka Jerzego Bralczyka, albo też scenariusz pierwszych dwóch odcinków kręconego w Opolu serialu Behawiorysta z notatkami aktorów. Zatem jest w czym wybierać, warto się z tym wszystkim zapoznać. Podczas niedzielnego finału w naszym mieście odbędzie się sporo wydarzeń. Jak co roku będzie można wziąć udział w biegu Policz się z cukrzycą, czy też oddać krew. Oprócz tego tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury odbędą się warsztaty dla najmłodszych. Obok Zamku Górnego zaplanowano obóz średniowieczny. Obok stegu areny będzie miała miejsce moto, orkiestra. Oczywiście nie zabraknie także koncertów na rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Warius Manx, a o godzinie 20 laserowe światełko do nieba. Zatem będzie się naprawdę sporo działo, a nasze miasto zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy już po raz 30.